Łupi bogatych od 10 lat, nie zważając na to, czy naprawdę opływają w dostatki, czy tylko nieco wystają ponad przeciętność. Co więcej, i jednych, i drugich puszcza niemal w skarpetkach, tak jak województwo mazowieckie, które na zapłacenie janosikowego musi zaciągnąć olbrzymie pożyczki. Doprowadzanie do absurdalnej sytuacji, w której musimy się w budżecie państwa zadłużać, żeby budżet państwa przeciągował te dochody i jeszcze zapłacić od tego odsetki, no chyba w państwie logicznie zarządzanym no nie powinien mieć miejsca. Nic dziwnego, że marszałek się zbuntował i zaskarżył ów nonsens do Trybunału Konstytucyjnego. Opłaciło się, bo po 4 latach zmagań tę batalię wygrał. Sędziowie podważyli nie zasadność, lecz sposób naliczania subwencji wyrównawczej. Natychmiastowego skutku, jak Państwo wiedzą, wyroków Trybunału nie ma, tylko to jest odłożona sprawa, ale myślę, że ten wyrok znakomicie wpłynie na wolę i determinację zarówno rządu, jak i większości parlamentarnej, żeby ten problem rozwiązać. Na systemowe zmiany dotyczące niefortunnej subwencji Trybunał dał rządzącym 1,5 roku. Starosta Jana Grabca, który ustawowej grabieży od lat się sprzeciwia, takie rozstrzygnięcie oczywiście bardzo cieszy. Tym razem to orzeczenie dotyczy wyłącznie województw, ale godzi w samą istotę systemu janosikowego obecnie obowiązującego, mówiąc, że jest on sformułowany dysfunkcyjnie, nieracjonalnie, zabiera za dużo, oddaje nie tym, co trzeba, że generalnie należy go przebudować w całości. Irracjonalność janosikowego najlepiej ilustrują liczby. Przed jego zapłaceniem powiat legionowski jest pod względem zamożności na 6. miejscu w kraju. Już po ląduje pod koniec 3. setki wśród samorządowych pariasów. Dlatego Jan Grabiec oraz jego krajowi sojusznicy chcą iść za konstytucyjnym ciosem. Ich zdaniem wyrównawczy domiar powinien być niższy o minimum 30%, a najlepiej zniesiony. Formalnie to orzeczenie nie obejmuje przepisów dotyczących powiatów, dlatego wraz z grupą powiatów z Mazowsza, z Dolnego Śląska, z Wielkopolski przygotowujemy skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Chcielibyśmy, żeby złożył ją profesor Hubert Izdebski, który reprezentował Mazowsze, a wcześniej Warszawę w Trybunale Konstytucyjnym. Elementy uzasadnienia powiatowej skargi będą wyjęte wprost z wyroku Trybunału, dlatego starosta liczy na w miarę szybką decyzję sędziów. Wcześniej podliczył spowodowane przez zbójecką chciwość straty. Przez 10 lat uzbierało się prawie 50 milionów złotych. Innymi słowy, spory powiatowy szpital. Dlatego mając na względzie interesy słabszych ekonomicznie samorządów, chce zrobić wszystko, aby nie znaleźć się w ich gronie. Nawet wzorem marszałka Struzika dumę chowając do kieszeni. Kwestia skargi przed Trybunałem wymagała, żeby zrobić z siebie dziada, żeby pokazać, że rzeczywiście król jest nagi, że nie stać nas na podstawowe zadania i trzeba było to wykazać nie tylko poprzez sprawozdawczość, ale poprzez to również, co nagłośniły media. To bardzo ryzykowna strategia, bo to się mogło zakończyć na przykład odwołaniem marszałka z jego funkcji, ale ta strategia właśnie obnażenia tej biedy wynikającej z Janosikowego przekonała ostatecznie Trybunał. Wiele wskazuje na to, że dni janosikowego w dotychczasowym kształcie są policzone. Dopóki to jednak nie nastąpi, inwestycyjny potencjał powiatów będzie taki jak w reklamie pewnego złocistego trunku – po zbóju.